Debata Radia Łódź. I 11 minut po godzinie 20. Marcin Mendelbaum. Dobry wieczór, witam w debacie samorządowej. Minął miesiąc od wyborów samorządowych, czas szybko zleciał. Za nami też pierwsza sesja 9. kadencji Rady Miasta Łodzi. Miało być spokojnie, miało być miło, a zaczęło się chyba od poważnego zgrzytu w Koalicji Obywatelskiej. Zanim jednak przejdziemy do pierwszego tematu, przedstawię gości. Bartosz Domaszewicz, przewodniczący, nowy przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Makowski, Lewica. Dobry wieczór, witam Państwa. Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie redaktorze. I Kosma Nykiel, Trzecia Droga. Dobry wieczór Państwu. Dziewiąta kadencja Rady Miejskiej w Łodzi rozpoczęła się od politycznego trzęsienia ziemi, tak donoszą nasi reporterzy. Nowoczesna opuszcza Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej po tym, jak przewodniczącym został obecny w studiu Bartosz Domaszewicz. Na razie robi duże oczy. Marcin Gołaszewski z Nowoczesnej piastował ten urząd w poprzedniej kadencji. Jak twierdzi, zachowanie tego stanowiska obiecała mu wcześniej prezydent miasta Hanna Zdanowska. Zatem wróćmy na chwilę, zanim rozpoczniemy dyskusję, do dzisiejszej sesji za sprawą relacji naszego reportera Michała Dąbrowskiego. Decyzja wydaje się co najmniej kontrowersyjna, bo ma pan sporo na koncie i nie chodzi mi o zaglądanie do portfela, tylko o różne sytuacje quasi-memiczne. Faktycznie w samorządzie jest pan od 2006 roku, o ile dobrze pamiętam. Odnowił pan mandat, chociaż ten w ostatniej kadencji został panu wygaszony. Nie bez powodu, bo podtrzymał tę decyzję sądu. Mam bardzo na swoim koncie wiele działań związanych z funkcjonowaniem naszego miasta. Na pewno chętnie pochwalę się projektami, które udało się skutecznie zrealizować. Mówił mi nowo wybrany przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że to doświadczenie pozwoli mi dobrze wszystkim organizować pracę Rady Miejskiej, bo przewodniczący taką pełni funkcję, żeby dobrze organizować pracę radnych i to jest jego podstawowa rola. Ale ma pan też na koncie naprawdę dużo wypowiedzi, co najmniej nieeleganckich. Nie będę ich cytował, ale jeżeli pan chce, to ja pokażę, bo mam cały folder przygotowany. No, z całą pewnością jestem postacią wyrazistą. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mają swoje bardzo określone poglądy, ale w roli przewodniczącego na pewno będę musiał bardziej kierować się konsensusem i dialogiem, a nie tylko własnym zdaniem. Bierzecie poprawkę na to, że Nowoczesna może opuścić klub? Nie wydaje mi się. Komentuje Tomasz Kacprzak, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Łodzi. Radni Nowoczesnej są członkami Koalicji Obywatelskiej zarówno w Łodzi, jak i w całej Polsce i wydaje mi się, że złożyli deklarację przystąpienia do klubu. Nie widzę podstaw, dla których go mieliby opuścić. Ale już godzinę później Damian Raczkowski, radny Nowoczesnej, ogłosił, że jako środowisko Nowoczesnej wychodzimy z Klubu Koalicji Obywatelskiej. Poinformujemy na dniach, jaka jest dalsza nasza droga, czyli trójka radnych Nowoczesnej opuszcza dzisiaj Klub Koalicji Obywatelskiej. Czuje się pan znowu bezczelnie oszukany? Szanowni Państwo, są takie momenty w życiu prywatnym, jak i w politycznym, że jeżeli padają pewne zobowiązania z dwóch stron reprezentujących dwa różne środowiska, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, a następnie te zobowiązania nie są dotrzymywane, to oznacza po prostu podanie sobie dłoni i rozstanie się. I to dzisiaj też czynimy. Odpowiada Marcin Gołaszewski, radny Nowoczesnej, do niedawna przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej. Oczywiście nie przechodzimy do opozycji, jak było powiedziane, będziemy współpracowali konstruktywnie na rzecz miasta i mieszkańców. Przyznam, że nie rozumiem tego działania. Polityka to gra zespołowa, to nie jest miejsce na emocje. A czy pacta sunt servanda? Czy umów należy dotrzymywać? Umów należy dotrzymywać, natomiast nie było żadnych umów między Platformą a Nowoczesną przed tymi wyborami. Spotkanie miało miejsce z inicjatywy pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Byliśmy zaproszeni. Tutaj oczywiście były pewne gwarancje, które padały w obecności osób trzecich na prośbę pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Taką osobą zaufania publicznego, myślę, że mogę to powiedzieć, był przewodniczący KOD-u Mirosław Michalski, tutaj obecny. Tak, było takie spotkanie, zostałem zaproszony przez panią prezydent na to spotkanie. Rozmowy nie były łatwe. No niestety okazuje się, że gwarancja nic nie znaczy. Marcin Gołaszewski zapewnia, że rozmowy i ustalenia były, miały być nawet gwarancje. No i pytanie, czy były? To pytanie od razu kieruję do Bartosza Domaszewicza, nowego przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. Ja w żadnych tego rodzaju ustaleniach nie brałem udziału. Wedle mojej wiedzy, i tak przewiduje też statut miasta Łodzi, wybór przewodniczącego Rady Miejskiej i całego prezydium, jak i przewodniczącej komisji dokonują radni Rady Miejskiej podczas sesji czy podczas posiedzeń komisji. Jest tradycją samorządu, że zawsze największy klub w Radzie Miejskiej wskazuje kandydata na przewodniczącego. Wcześniej odbyła się w ramach takiego klubu dyskusja i głosowanie. Wszystkie te kroki zostały wykonane. Ja myślę, że trochę szkoda, że pierwsza sesja Rady Miejskiej musi stać w cieniu jakichś osobistych ambicji czy frustracji. Myślę, że to jest niepotrzebne. Jest wielu nowych radnych, jest fajna energia. Myślę, że dobra
rozmowa także dzisiaj przed nami w studiu. Czyli to zupełnie nie było potrzebne, to dzisiejsze zamieszanie, albo jak to nawet niektórzy mówią, trzęsienie ziemi w koalicji? Ja powiem tak, nie namówiłem panu to, żebym się krytykował któregokolwiek z radnych. Dopiero kilka godzin temu uzyskałem zaufanie tych radnych, żeby prowadzić i organizować pracę Rady Miejskiej, więc no nie będę recenzował. Natomiast wydaje mi się, że nikt z nas, przynajmniej tutaj przy tym stole, jak siedzimy, nie po to idzie do samorządu, żeby zajmować konkretne stanowiska, tylko żeby robić konkretne rzeczy. I chyba to jest w polityce najważniejsze, żeby realizować projekty, a nie, nie wiem, walczyć tylko o funkcję, obrażać się, nie obrażać. To nie jest monarchia dziedziczna, to nie jest tak, że zostaje się jakąś funkcję do końca swojego życia, później przekazuje się dzieciom i wnukom, tylko co kadencja, co nowe otwarcie, dokonujemy jakichś wyborów, później decydujemy wspólnie, czy te wybory były słuszne, czy nie. Zmieniamy się też tak, w trakcie kadencji. To są normalne rzeczy w polityce. Wydaje mi się, że każdy, kto się za taką działalność bierze, powinien sobie z tego zdawać sprawę. To może Krzysztof Makowski coś wie, że jakieś ustalenia były. No w końcu startował z list Koalicji Obywatelskiej, ale reprezentuje Lewicę. No ja nie byłem przy takich ustaleniach, także też jestem zaskoczony w ogóle tym zamieszaniem dzisiejszym. My rozpoczynamy nową dziewiątą kadencję Rady Miejskiej. Jest nowe otwarcie. Każdy może podsumować tą kampanię, która się odbyła. Koalicja Obywatelska, z której również Lewica startowała, zdobyła największą liczbę radnych, największą liczbę głosów. My mieliśmy ustalenie takie, że tworzymy własny klub po wyborach. Własny klub stworzyliśmy, klub Lewicy. Dochowaliśmy też pewnych ustaleń, które wskazywały, że to właśnie Koalicja Obywatelska wskazuje przewodniczącego. Bartek wygrał głosowanie wewnątrz klubu radnych, bo taką informację dostaliśmy, także trudno nie uszanować tej decyzji. Zresztą to jest bardzo dobra kandydatura. W ostatniej kadencji Bartek kilkakrotnie prowadził przewodniczący Bartosz Domaszewicz kilkakrotnie prowadził, przepraszam, znamy się wiele lat, prowadził Radę Miejską bardzo skutecznie i potrafił to zrobić naprawdę w sposób budzący duże zaufanie. Także my tu nie mieliśmy podstaw ku temu, żeby w ogóle krytykować, a wręcz odwrotnie, mamy nadzieję, że faktycznie to, co powiedział, czyli to, że przewodniczący będzie takim przewodniczącym całej Rady Miejskiej, będzie budował tą pracę, będzie podnosił prestiż wszystkich radnych i całej Rady Miejskiej, to daje dobry zaczyn na przyszłość. Zresztą skład prezydium, które będzie towarzyszyło nowemu przewodniczącemu, pokazuje na to, że tam naprawdę są bardzo merytoryczne osoby. Od nas, klubu radnych, zgłosiliśmy Agnieszkę Wieteskę, doświadczoną radną i myślę, że to jest bardzo dobry zaczyn na przyszłość. Skończyła się ósma kadencja, zamknęliśmy tą ósmą kadencją. Ona była trochę czasami bardzo trudna, była w trudnych warunkach, tak, bo pierwszy raz zderzyliśmy się z tego sytuacją, jak pandemia, jak niemożność spotykania się na komisjach i na sesjach. Przeszliśmy przez nią wspólnie, a dzisiaj otwieramy nową księgę. Ja nie ukrywam, że ja mam cały zeszyt zapisanych spraw do przeprowadzenia w Radzie Miejskiej, zebranych w kampanii. Myślę, każdy z nas takie ma i po to zostaliśmy wybrani, żeby pomóc mieszkańcom. I liczę na to, że właśnie nowy przewodniczący Bartosz Domaszewicz będzie wspierał nas w tych działaniach i pomagał nam w kontaktach między innymi z trudnymi wydziałami, bo takie też są w Urzędzie Miasta. Kosmanyk. Debiutant, jeśli chodzi o Radę Miejską, to zapytam, spodziewał się pan takiej pierwszej sesji w swojej karierze samorządowca? Przyznam, że po doświadczeniach poprzedniej kadencji, która zasadniczo w większości była dość, nie chcę powiedzieć nudna i przewidywalna, ale nie było aż takich rozłamów nagle i to prawda, pierwszego dnia. Tego się nie spodziewałem. Wiemy, że polityka rządzi się tutaj swoimi prawami i są różne większe czy mniejsze ambicje ze strony różnych łódzkich samorządowców. Na pewno życzę powodzenia klubowi Nowoczesne. Jestem ciekaw, jak odnajdą się w nowej roli, gdyż jest to rola niełatwa. To może zamiast teraz jednego radnego trzeciej drogi zawiąże się jakaś taka współpraca pomiędzy Nowoczesną a trzecią drogą? Myślę, że ja w tym momencie takiej współpracy nie przewiduję. A już dzwonili do pana? Już się spotykali? Już rozmawiali? Nie, ale myślę, że chodzą słuchy, że będą starali się zabiegać, natomiast ja myślę, że w tym momencie na pewno z sympatią odnoszę się do każdego klubu zrzeszony, no ja jestem tylko ja niezrzeszony tak naprawdę, ale do każdego klubu w tym momencie w ramach naszej Rady Miejskiej. Ja nie chcę się tutaj skupiać na barwach partyjnych, a przede wszystkim na tym, co możemy wspólnie zrobić dla naszego miasta i gdzie możemy znaleźć innych radnych, którzy podzielają nasze zdanie, nasz światopogląd na najważniejsze dla łodzian przede wszystkim rzeczy, bo my tutaj zostaliśmy, przypominam, wybrani po to, aby reprezentować łodzian, a nie myśleć nad stołkami, kto powinien dostać, komu obiecano, a komu nie.
Więc ja bardzo bym chciał, żeby od jutra już skończyć trochę tą, za przeproszeniem, jałową dyskusję o tym, kto ma być, miał być przewodniczącym, czy nie. Przewodniczący został wybrany i tak, taka była wola. Prawda, pan Bartosz Domaszewicz został wybrany bezwzględną większością. Musimy teraz przejść, wszyscy muszą nad tym przejść do porządku dziennego i po prostu skupić się na merytorycznej pracy, a nie na ambicjach. Prawo i Sprawiedliwość mocno będzie krytykowało działania rządzących? Myślę przede wszystkim, że diagnoza tej sytuacji politycznej, czyli odejścia Nowoczesnej z klubu Koalicji Obywatelskiej jest bardzo prosta i ma dwa obszary. Jeden to oczywiście to, że Marcin Gołaszewski nie pogodził się od wyborów parlamentarnych z tym, że nie wystartował w tych wyborach, że nie dostał odpowiedniego miejsca i tak naprawdę jego duma została urażona. Te niepotrzebne wypowiedzi jego również przyczyniły się do tego, że stracił gdzieś zaufanie centrali. Natomiast drugi obszar jest taki, że w kuluarach głośno się mówi o tym, że Marcin Gołaszewski wykorzystywał często swoją pozycję do promowania własnej osoby. Marcin Gołaszewski jest osobą dość popularną. Nie wiem, czy polityk, to jest dobre określenie dla polityka, że ktoś jest popularny. Lepiej, żeby był merytoryczny. Natomiast Marcin Gołaszewski, co można powiedzieć, jest osobą popularną. Ma duże uznanie wśród łodzianek i łodzian za jakieś tam działania społeczne. Pani prezydent Hanna Zdanowska na pewno w trakcie tej ostatniej kadencji chciałaby tą kadencję przejść spokojnie, więc woli mieć Bartosza Domaszewicza obok siebie jako przewodniczącego Rady Miejskiej niż Marcina Gołaszewskiego. To jest bardzo prosta diagnoza polityczna. No, także to chyba panowie może by się ze mną zgodzili, a może nie. To nie tak wiem. Mogłoby być, że Marcin Gołaszewski za 5 lat byłby kandydatem na prezydenta Łodzi? Ja nie wiem, kto kim może być za 5 lat, nie trudno mi... No ale byłby to groźny kandydat dla kandydata na przykład z Platformy Obywatelskiej, prawda? Nie wiem, 5 lat to jest taki długi horyzont w polityce, że te kariery szybko gasną, czasami się rozpalają mocno, czasami bardzo szybko gasną. Ja na pewno mogę powiedzieć, że z panią prezydent współpracuję od bardzo wielu lat i myślę, że ta współpraca też się będzie przekładała na dobrą współpracę Rady Miejskiej. To też jest na pewno potrzebne. Nie widzę w tym absolutnie nic złego. Ten samorząd powinien działać harmonijnie. Tym bardziej, że w tej kadencji będziemy mieli po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat dostęp do środków unijnych. Ta absorpcja funduszy unijnych powinna być skuteczna, powinna być efektywna. Nie możemy sobie pozwolić na utratę chociażby 1 euro, więc musimy naprawdę działać sprawnie, także jako Rada Miejska z dobrymi informacjami z Urzędu Miasta Łodzi, pełnymi informacjami z Urzędu Miasta Łodzi i na tym będę starał się wszystkim pracować, a już te didaskalia, jak chyba powiedzieliśmy chyba wszyscy, to każdego już to trochę męczy, zostawmy to, było, minęło, tak? Idziemy wszyscy do przodu, tak? Trudno przewidzieć, nie? Zwróćmy uwagę, co się stało w ostatniej kampanii, chociażby prezydent Szczurek, prawda? Który wieloletni prezydent, nie wchodzący do drugiej tury, także trudno jest przewidzieć, co będzie za 5 lat. Natomiast co jest najważniejsze w tej kadencji, to to, że będziemy mieli rząd, który będzie nam sprzyjał, bo taka deklaracja padła. Mam nadzieję, że będziemy mieli marszałka, który będzie sprzyjał również rozwojowi Łodzi. My to musimy wykorzystać. Na tym się będziemy skupiali. Niepotrzebnie. To zawsze jest tak, że te emocje czasami biorą górę nad rozsądkiem, rozgrzane głowy. Później ktoś wraca do domu i mówi, o Jezu, powiedziałem jedno zdanie za dużo, może jeden krok za dużo zrobiłem. Zupełnie niepotrzebnie, ale jak powiedziała, to się trzeba powiedzieć B, C, D i tak dalej. To szkoda, ja mówię, w takich sytuacjach zawsze potrzebny jest rozsądek, zawsze potrzebna jest przerwa, policzyć do 10, złapać głęboki oddech i podjąć decyzję, co dalej. Natomiast my chcemy pracować dla Łodzi, tak? Mamy projekty do zrobienia, które są niezbędne, o których dzisiaj mówiła pani prezydent w swoim wystąpieniu, na czym chce się skupić i one się pokrywają całkowicie z tym, co my chcemy robić. To ja teraz tak zapytam jeszcze do pana Bartosza, ale zapytam pana Kosmę o pana Bartosza. Czy pan Bartosz jest kontrowersyjną postacią? No bo z jednej strony stracił mandat w lutym 2024 roku. Nasz reporter wspominał jakieś tam wcześniejsze pana wypowiedzi, ale z drugiej strony łodzianie zaufali i głosowali na pana Bartosza. To jest kontrowersyjną postacią, czy nie? No myślę, że niewątpliwie pan Bartosz zasłużył się, jeśli chodzi czy to właśnie tą kwestię memiczności, jak to redaktor Dąbrowski wspominał w swoim materiale. Mam nadzieję, że tutaj będzie mniej memiczności przez najbliższe 5 lat, a w pewnym sensie
myślę, że pokory i ciężkiej pracy, myślę, że niekiedy niektórym przewodniczącym tej pokory brakowało, a tutaj chodzi też o dialog, o partnerskie, rzeczowe i uczciwe traktowanie wszystkich. Chodzi również o to, aby nie nadużywać tej pozycji przewodniczącego Rady Miejskiej i nie wykorzystywać na przykład służbowego samochodu do tak naprawdę prywatnych celów. I mam nadzieję, że tutaj te błędy poprzedników zdecydowanie już nie będą powtarzane, bo to jakby nie było, to jest finansowane z naszych podatków, a no, podróże do Olsztyna z Łodzi niekoniecznie są służbowe. Zawsze. Marcin Buchali, to samo pytanie. Pan Bartosz jest kontrowersyjną postacią? Ja myślę, że przede wszystkim każdemu należy się druga szansa, a nawet kilka kolejnych szans, również w życiu społecznym i politycznym. No, nie można się nie zgodzić z tym, że faktycznie pan Bartosz Domaszewicz miał wiele kontrowersyjnych wypowiedzi. No, trzeba uznać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał decyzję wojewody o wygaszeniu mandatu, więc no, jakby nie patrzeć, to tutaj też jest... Ale pan Bartosz nie dyskutował, po prostu przyjął wyrok. No nie wiem, czy tak nie do końca nie dyskutował, bo przez ten czas, kiedy jeszcze sam byłem wicewojewodą, to tam próbował coś tam dookoła, że to nie do końca, że to nie tak i tak dalej. Ja zresztą prosiłem pana Bartosza Domaszewicza, żeby po prostu powiedział, że sorry, źle się zachowałem, zdaję mandat, zdał mandat później, na sam koniec kadencji, o tym zadecydował sąd, z decyzjami sądu się nie dyskutuje, natomiast szczególnie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast tak jak powiedziałem, uważam, że każdy zasługuje na drugą i kolejną szansę również w życiu społecznym i politycznym. Wierzę głęboko w to przemówienie, w te słowa w tym przemówieniu pana przewodniczącego i otrzymał kredyt zaufania od Rady Miejskiej w Łodzi. Także ja myślę sobie, że w ogóle tej większości trzeba dać te przysłowiowe 100 dni, aby mogli się wykazać, aby zobaczyć, czy faktycznie pani prezydent Hanna Zdanowska będzie się po tylu latach już rządzenia zajmowała w końcu dziurami w drogach i mieszkalnictwem, bo wiemy, że... Ja się zastanawiam, czy kiedyś debata bez dziur w drogach się odbędzie. Co przemówienie o tym mówi, co przemówienie tym się zajmuje, natomiast efektów nie widać, ale pytał pan redaktor jeszcze, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie krytykować. Nie będziemy krytykować. Będziemy konstruktywną i merytoryczną opozycją. Będziemy mieć swoje projekty, swoje pomysły. Zresztą o tym mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej, zarówno jeżeli chodzi o transport zbiorowy, jeżeli chodzi o zmotoryzowanych, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, o czystość i zieleń. Te wszystkie postulaty nasze będziemy przedstawiać w formie projektów uchwał. I tutaj głęboko liczę, że znajdziemy jakiś wspólny mianownik z panem przewodniczącym. Ja zresztą bardzo lubię też pomagać ludziom tak społecznie, więc jeżeli uda się tutaj znaleźć jakieś wspólne inicjatywy, to ja jako radny Marcin Buchali będę naprawdę pełny wdzięczności do pana przewodniczącego, do koalicji rządzącej. Zresztą pani prezydent też powiedziała, że ma otwarte drzwi dla radnych. Szkoda, że nie miała otwartych drzwi dla mieszkańców. No ale jak dla... A miało być merytorycznie. Ale jest wesoło. Krzysztof Makowski. Ja bym powiedział tak, no, ex navicula navis, tak, z łódeczki łódka. Ja mogę powiedzieć, że akurat karierę pana przewodniczącego Domaszewicza obserwowałem od tego, jak jeszcze biegał w młodzieżówce Platformy, bo pamiętam, i no, wyrósł na wytrawnego samorządowca. No i super, ja się bardzo, jest niewątpliwie osobistością taką bardzo wyrazistą, ale to dobrze w polityce, najgorzej jak ktoś nie potrafi na sobie skupić uwagi dobrymi i różnymi innymi rzeczami. No, najgorzej jak się jest takim zbyt poukładanym i czasami zagrzecznym, czasami trzeba tupnąć nogą, czasami coś powiedzieć, żeby coś pomóc mieszkańcom. Wiem coś na ten temat, sam wielokrotnie zderzałem się z różnymi sytuacjami w urzędzie i trzeba było się różnie zachowywać, żeby swoje przepchnąć. I tak jak powiedziałem na początku, no, liczymy przede wszystkim na to, że ta kadencja to będzie kadencja gigantycznej pracy, tak? Bo mamy takie zapóźnienie wydatkowania środków unijnych, że aż niewiarygodne. I pamiętajmy, że tych pieniędzy nie będzie niestety na drogi prawie w ogóle, tak? My będziemy mieli pieniądze zupełnie na coś innego. Raczej liczymy na te programy, które będą rządowe, czyli ten program rewitalizacji, o który się dopominamy od wielu, wielu lat, żeby te pieniądze do Łodzi trafiły. Każdy z nas doskonale wie, co tutaj najlepiej potrzeba, bo co by nie mówić, jesteśmy wiele lat, to działaczami społecznymi, a to politykami, zajmujemy się tymi sprawami ludzkimi, z którymi do nas przychodzą. No i po tej kampanii, powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas, który stał z ulotkami, rozmawiał z ludźmi,
to słyszał, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, a może tak zróbmy, a może to, to byśmy rozwiązali. I każda dzielnica ma swoje problemy i całą mądrością nas wszystkich radnych i myślę między innymi i przewodniczącego, i prezydium, i pani prezydent będzie to, żeby w tej kadencji, tak jak powiedziała pani prezydent, żeby to była jej najlepsza kadencja w całej jej karierze i w całym funkcjonowaniu jako prezydenta Łodzi. No dobrze, to wiem, nie wiem, pan Bartosz, czy chce... Ja myślę, że jakby rola jest taka, że to radni recenzują przewodniczącego, a no nie przewodniczący recenzuje słowa radnych, więc no to, ja przyjmuję z pokorą i tylko tyle. No dziękuję za te, które są dobre, a krytycznym przyjmuję z pokorą, z posypaną głową popiołem i tyle. No, to zapytam, co dalej z trójką radnych Nowoczesnej, jak pan widzi współpracę z nimi? Oczywiście tak jak z każdym radnym, tak? Myślę, że każdy radny ma inicjatywę uchwałodawczą, może pracować w komisjach, przygotowywać projekty, zgłaszać poprawki do projektów. Myślę, że tutaj jakby nic się nie zmienia. Tu nikt nikomu żadnego mandatu radnego w ten sposób nie ogranicza możliwości działania, aktywności, kontaktu z mieszkańcami. Życzę jak najwięcej kontaktu właśnie z mieszkańcami, bo czasami gdzieś te gabinety nas separują, a najważniejszy jednak jest ten kontakt bezpośredni. Wtedy widzimy tych problemów jak najwięcej i one czasami są naprawdę bardzo trudne i nie zawsze są na to wszystko takie łatwe i proste rozwiązania, jak się wydaje. Nie? Czasami naprawdę ta materia jest skomplikowana. Ja też się to mówiłem z mównicy. To nie jest tak, że wszystkie problemy mieszkańców się od razu udaje rozwiązać, że wszystko można obiecać. Czasami trzeba powiedzieć, że czegoś nie da zrobić albo nie teraz. Na to nie stać, albo że miasto ma inny priorytet, to też jest jakaś uczciwość w polityce, która jest po prostu potrzebna i myślę, że wszyscy jesteśmy do tego gotowi. Ja naprawdę się cieszę z tego, bo mam wrażenie, że spora część nowych radnych też wnosi taką świeżą krew, to jest na pewno potrzebne. Myślę, że fajne połączenie i tych radnych doświadczonych, samorządowców z wieloletnim doświadczeniem i tych nowych osób, które przychodzą zawsze z takim dużym rozpędem, z dużym głodem tego, żeby robić swoje projekty. To jest naprawdę bardzo potrzebne. Ja się cieszę. Kosmanykiel, ma pan głód robienia projektów w Radzie Miejskiej? Jeszcze jak. To jest, mam w tym momencie już całą listę interpelacji. Ale większy zeszedł niż pan Krzysztof Makowski? A ja nie wiem, czy po tylu latach pracy mogę mieć większy zeszyt. Natomiast i tych jednak kontaktach z mieszkańcami, które na pewno jako radny przez wiele lat się utrzymuje. Ja jestem gdzieś tam na początku drogi samorządowej stricte jako radny. Natomiast przez ostatnie lata działalności bardzo wiele osób zgłaszało się do mnie z prośbą o pomoc i w tym momencie na pewno przy właśnie tych ustawowych narzędziach, które daje mandat radnego, na pewno będzie dużo łatwiej realizować to. Jestem człowiekiem, który ma dużo pomysłów. Już w tym momencie, mówię, dzisiaj wrócę do domu z radia i zacznę wysyłać już pierwsze interpelacje, bo naprawdę tego się nawarstwia całkiem sporo. Więc a praca. Ale czy dziury w drogach? Dziury w drogach myślę, że zostawię przede wszystkim to takie jednej stronie internetowej i radnemu Prawa i Sprawiedliwości. To jest automatyzowane, prawda? To są dość proste rzeczy, prawda? Mm-hmm. Zasadniczo, żeby to zrobić, jest kilka innych, które zdecydowanie wymagają troszkę większego wysiłku i zastanawiałem się, jak systemowo pewne rzeczy ugryźć. Jeśli chodzi o dziury, myślę, że dzisiejsze zapewnienie pani prezydent Hanny Zdanowskiej, że się tym zajmie na poważnie. Wierzę na słowo. Mam nadzieję, że teraz faktycznie się uda. Myślę, że nas wszystkich tutaj, niezależnie od barw klubowych czy partyjnych. To jeszcze jedno pytanie do pana. Żałuje pan, że nie został pan wiceprzewodniczącym Rady? Ani trochę. Było to, myślę, takie, myślę, że włożenie trochę kija w mrowisko. Nie żałuję, nie miałem takich ambicji, a rezultat i tak mnie dość pozytywnie zaskoczył. Marcin Buchali, pan Kosma włożył kij w mrowisko? Nie wiem, no bo nic za bardzo z tego nie wyniknęło. Ja tylko wrócę jeszcze do tej polityki zamkniętych drzwi, bo ja powiem, że mówimy tutaj o rozmowach z mieszkańcami. To właśnie to, ta polityka zamkniętych drzwi pani prezydent Hanny Zdanowskiej zmotywowała mnie do tego, żeby rozpocząć spotkania w terenie i wsłuchiwać się w głos łodzianek i łodzian. Odwiedziłem 36 łódzkich osiedli i dzięki temu powstał program pod hasłem Zmieńmy Łódź Razem, który przedstawiałem przez całą kampanię wyborczą, który ma bardzo szerokie postulaty. Tutaj często zgodne z poglądami łódzkich społeczników, jakim jest chociażby Kosmanykiel, mamy bardzo podobne spostrzeżenia, na przykład jeżeli chodzi o do transportu zbiorowego. Ten transport zbiorowy powinien być jak najszybciej usprawniony, dlatego zaprezentowaliśmy ósemkę dla komunikacji miejskiej chociażby, gdzie jest priorytet dla tramwajów między innymi ustanowiony. Tego nie ma na razie w Łodzi. Więc myślę sobie, że
najważniejsze to spotykać się z ludźmi, to raz, ale żeby wsłuchiwać się faktycznie w ich głos i realizować ich postulaty. Bo... A to nie jest tak, że radni spotykają się tylko z ludźmi w kampanii wyborczej? Nie, to nie jest tak. No, ja byłem wicewojewodą i spotykałem się cały czas z ludźmi, którzy jakby no, zderzyli się z zamkniętymi drzwiami Urzędu Miasta Łodzi, którzy mieli różne problemy, nie udało się ich rozwiązać. Więc no, wojewoda nie miał wtedy takich kompetencji, żeby powiedzmy sobie zmusić do tego Urząd Miasta Łodzi, ale pomagaliśmy na różne inne sposoby możliwe, także też również rozmawiając, współpracując. No i ja zamierzam tą politykę kontynuować przede wszystkim, dlatego powiedziałem, że moim pierwszym postulatem będzie otwarcie biura konsultacji społecznych, gdzie każdy mieszkaniec Łodzi będzie mógł przyjść, porozmawiać, będziemy mogli pomóc w sprawach, w których... A to będzie takie ponadpartyjne, że tak powiem, biuro konsultacji społecznej? Oczywiście, że ponadpartyjne, bo łodzianki i łodzianie nie przynależą do żadnej partii politycznej, mają swoje poglądy, ale nie przynależą do żadnej partii politycznej, więc jakby ich problemy są naszymi problemami i wierzę tu głęboko naprawdę, że przyjdzie taki moment, w którym pojawię się u pana Bartosza Domaszewicza w biurze i w gabinecie i poproszę go i powiem, Bartku, pomóż. No pewnie, zapraszam serdecznie. Natomiast z jedną rzeczą się, dzisiaj jest. Z się tylko nie zgodzę, bo muszę powiedzieć, że w ostatnich, przynajmniej, no nie wiem, kilkunastu miesiącach, kilkudziesięciu to z pewnością, no, brałem udział w przynajmniej no, kilkunastu spotkaniach z panią prezydent, takich otwartych z mieszkańcami. Chociażby spacery na przykład na Radogoszczu Wschodzie mogę przywołać od razu 4, 5, 6, 10 spraw, które tam padły do załatwienia, więc te spotkania są. Tylko czasami część z tych spraw leży albo poza kompetencjami samorządu, albo też trzeba sobie zdawać czasami sprawę też z tych realiów, możliwości, jakie mamy, tak? Ja mam czasami takie zgłoszenia, na przykład, nie wiem, mam taki konkretny przypadek mieszkańców, którzy mają 3 domy i do ich domów dochodzi prywatna droga, chcieliby, żeby miasto tą drogę wykupiło. No i teraz musimy ważyć rację, tak? Czy oni wiedzieli, że ta droga jest prywatna, kiedy kupowali działki, budowali ten dom. I teraz trzeba wyważyć, tak? Czy powinniśmy tam wyłożyć ten milion, czy 2 miliony złotych, żeby rozwiązać problem tych 3 domów, czy być może te pieniądze lepiej spożytkować inaczej. To zawsze jest jakiś wybór. Znaczy, polityka jest zawsze sztuką wyboru i jakby ważenia tych racji. To nie jest tak łatwo, bo gdybyśmy mieli nieograniczony budżet i to byłaby kwestia tego, że ktoś po prostu, nie wiem, nie chce pomagać tym mieszkańcom, to bym się zgodził, ale to też to są jakieś realia i myślę, że panowie radni też będziecie mogli się z tym spotkać na bieżąco, bo będą też liczby, będą dokumenty, będą konkretne odpowiedzi urzędników, będzie łatwo różne rzeczy urealnić. Ja naprawdę uważam, że i też się z tym wielokrotnie spotykałem w samorządzie, że jak gdzieś tam znikaliśmy sprzed kamer czy sprzed mikrofonów i była dyskusja o takich konkretach, to naprawdę zgodność była czasami naprawdę duża, tak? I mówiło się, kamery okay, przeszkadzają. Ten temat, nie, no, wiadomo, że ta polityka się rozgrzewa, tak, przy kamerach i przy mikrofonach, a poza nimi czasami po prostu nawet łatwiej sobie powiedzieć wprost, tak, okej, ten temat rzeczywiście, nie wiem, to nie powinien być priorytet, tak, ważny, ale nie priorytet, tu jest coś ważniejszego i wtedy się zgadzamy, tak? Najgorzej, jak próbujemy gdzieś na jakimś tam ludzkich problemach po prostu budować, tak, żerować troszeczkę. Jest trochę takich osób w łódzkiej przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że nie ma ich w łódzkiej Radzie Miejskiej, jestem prawie tego pewien. Było już trochę o Platformie Obywatelskiej, było o Trzeciej Drodze, było o PiS-ie, to teraz czas na Lewicę. Elżbieta Żuraw, wybrana z listy Koalicji Obywatelskiej, radna Lewicy. No i tutaj pojawia się pytanie, czy powinna łączyć funkcję radnego z pracą w grupie medialnej. Posłuchajmy, co Elżbieta Żuraw powiedziała dzisiaj naszemu reporterowi. Czy pożegna się pani ze stanowiskiem w zarządzie Polska Press? Nie mam takiego na razie takiej chęci. Rozmyślałam o tym bardzo mocno w ostatnich tygodniach, bo rzeczywiście dotarły do mnie oczywiście artykuły w prasie zamieszczane w temacie konfliktu etycznego, który tutaj występuje. Natomiast to, co zrobiłam, wyłączyłam się i odcięłam zupełnie od decyzji, które dotyczą redakcji w Polska Press. Jestem finansistką, zajmuję się finansami, zajmuję się IT technologią i to jest mój obszar zainteresowania, także może pan porozmawiać z dziennikarzami z dowolnej redakcji. Jestem przekonana, że żadnych nacisków nie zgłoszą. Jak również można przejrzeć sobie, przecież byłam już członkinią zarządu Polska Press podczas kampanii. Na jasności, ja pani nie odmawiam dorobku ani doświadczenia, tylko to, ujmę to eufemistycznie, co najmniej źle wygląda. Już padło w artykule Polska Press wypowiedź przewodniczącego Związku Polskich Gazet Lokalnych, że albo media, albo polityka. To jest dla mnie osobiście dosyć trudna decyzja, żeby się wycofać z jednego lub z drugiego, z tego względu, że ja w Polska Press pracuję 20 lat i mam nie tylko doświadczenie, ale również wszelkie kompetencje, które mnie sytuują właściwie w zarządzie i powodują, że jestem tam wartościowym nabytkiem, że tak powiem, w zarządzie Polska Press. Ja pani tego nie odmawiam. Ja wiem, raz jeszcze to podkreślam, tylko trudno nie zauważyć koincydencji ze zmianą władzy i z pani awansem. Wydaje mi się, że naprawdę wystarczy dokonać przeglądu i prasy, i serwisów Polska
prasowych z okresu kampanii, żeby mieć przekonanie i pewność, że nigdy nie wykorzystałam tej funkcji, tej roli, żeby w jakikolwiek sposób wpływać na linię redakcyjną i nie będę tego nadal robić. Wyłączam się w ogóle z tego obszaru, zajmuję się innymi obszarami. Czyli nie żegna się pani ani z Radą, ani z Polska Press? Nie. No to teraz pytanie do Krzysztofa Makowskiego. Czy pani Elżbieta Żuraw powinna łączyć te funkcje? Kiedy była wybierana na funkcję radnej, była już członkiem tego zarządu, tak? Ja to odpowiadałem na te pytania w trakcie kampanii, bo takie padły. Zresztą Ela tutaj odpowiedziała w sposób, myślę, wyczerpujący. 20 lat doświadczenia w firmie to nie jest osoba, która znalazła się tam przypadkiem. Jest od 20 lat. Zajmuje się finansami. Została w ten sposób uhonorowana, taką pracę podejmuje, jest finansistką, a to, że mieszkańcy wybrali ją na radną, tego pokazują jej, podkreślają jej, że tak powiem, zaangażowanie, czy też docenili jej udział wcześniejszy jako społeczniczki, która pracowała na Redkini bardzo, bardzo mocno, bo było to i w ostatniej kampanii, i to się od kampanii do parlamentu i w kampanii do samorządu. Także dla mnie to sprawa jest czysta. My z Elą rozmawialiśmy, ona chce się skupić na sprawach czysto społecznych, jeżeli chodzi o swoją działalność w Łodzi i tak będzie jej praca jako radnej wyglądała. Natomiast jeżeli chodzi o samą firmę, myślę, że powiedziała tutaj wszystko, 20 lat doświadczenia, finanse, zero powiązań tam politycznych, generalnie zajmuje się tym, aby spółka funkcjonowała i strat nie przynosiła. Bartosz Domaszewicz? Czy ja przyznam szczerze, że gdyby to było tak, że pani Elżbieta Żuraw jest, nie wiem, redaktorem lokalnego wydania jednego z dzienników Polska Press, albo nie wiem, pracownikiem tej konkretnej redakcji, to ten konflikt byłby jakby tak absolutnie oczywisty. Mówimy o naprawdę dużej firmie, która wydaje w całej Polsce tą prasę w olbrzymiej skali. Mówimy o kimś, kto jest członkiem zarządu, czyli no nie zajmuje się redagowaniem tekstów, tylko raczej tutaj wiemy, że w zakresie kompetencji pani Żuraw znajdują się sprawy finansowe tej spółki. Ja przyznam szczerze, że takiego konfliktu interesów tutaj nie widzę. Są tylko bardzo jasne deklaracje pani Elżbiety Żuraw, także tym, czym chce się zajmować w Radzie Miejskiej, czym zajmuje się w tej spółce. Przyznam szczerze, że tego konfliktu nie widzę. Naprawdę nie czuję tego. Może ktoś ma jakąś inną... Marcin Buchali? Inne odczucia, ale ja tego nie widzę. Znaczy, może moja wypowiedź niektórych zdziwi, ale ja też tego konfliktu interesów nie widzę, dlatego, że pani Strasznie Elżbieta... Strasznie zgodna ta rada się zapadła. No, ale Elżbieta Żuraw była zatrudniona tam, to jest odosobniony przypadek. To nie jest przypadek tego typu, że ktoś zostaje zatrudniony w momencie, kiedy władza się zmienia, kiedy lewica doszła do władzy. Awans w ramach spółki. Tak, no dokładnie. Także ja tutaj nie widzę konfliktu interesów. Myślę, że to jest też, no nie można kogoś pozbawiać też pracy, to znaczy kazać mu gdzieś, nie wiem, no ma, też ma swoje zobowiązania jakieś finansowe, też ma rodzinę, więc jakby no nie można kogoś pozbawić pracy, szczególnie, że pracował tam od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, tak? Także ja tu konfliktu interesów nie widzę. Mam nadzieję po prostu, że jakby wierzę w to, że pani Elżbieta Żuraw nie będzie wpływała na to, jaki przekaz medialny jest Polski Press. Kosmanykiel? No, ja niestety tutaj również się zgodzę z przedmówcami, natomiast bardzo się cieszę, że wolność mediów jest tematem debaty politycznej w tym momencie i nawet sam taki fakt, że o tym rozmawiamy, jest chwalebny i mam nadzieję, że będziemy o tym rozmawiać dalej w kwestii już konkretnych przykładów, nazwijmy to, twórczości spółki Polska Press, jeśli chodzi o podwórko lokalne i nie tylko. Mam nadzieję, że Dziennik Łódzki i Ekspres Ilustrowany będą jak najbardziej obiektywnymi gazetami, a z drugiej strony możemy się bardziej przyjrzeć na rodzimym poletku gazetce Łódź.pl, która, myślę, że to jest rzecz, o której powinniśmy rozmawiać w tym momencie i tym, aby jakby to ładnie ująć, była faktycznie obiektywna i nie pełniła takiej roli, nazwijmy to, propagandowej. No to ja jeszcze pewnie porozmawiamy, jakiś znajdzie się moment na to, żeby porozmawiać o gazecie Łódź.pl, ale chciałbym wybiec trochę w przyszłość, tak niedaleką, tak do jutra, do godziny 13, bo wtedy pierwsza sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego. No i tak, będzie koalicja Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy, czy jednak Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło? No to zapytam pana Marcina. Marcin Buchali. Do samego końca nie wiadomo, jak będzie. My cały czas mówiliśmy o tym, że jesteśmy chętni współtworzyć tą koalicję w urzędzie w województwie łódzkim. No jak na to się zapatrują ewentualni koalicjanci, no to jakby nie jestem
w tych rozmowach wgłębiony. Natomiast... I żadne informacje nie docierają do pana, kogo wystawicie na marszałka? No, myślę, że najlepszym kandydatem na marszałka jest pan Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Jest bardzo dobrym kandydatem. Zobaczymy, jak faktycznie będzie. Także pan Grzegorz Schreiber był dobrym marszałkiem, ale myślę, że mogłaby być tutaj zmiana w tym kierunku. Znaczy, ja się uśmiecham, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo dyplomatyczna wypowiedź. Nie oczekuję od pana radnego Buchalego, że będzie jakoś bardziej ostro recenzował działalność pana marszałka z Bydgoszczy, który w Łodzi nieszczególnie sprzyjał. Przypomnę tylko, że jako miasto staliśmy wykluczeni systemowo z możliwości aplikowania w konkursach dotacyjnych. No, to na pewno nie było dla Łodzi sprzyjające. A jak będzie jutro werdykt radnych sejmikowych? Jesteśmy radnymi miejskimi, musimy szanować. Ja osobiście liczę, że ta zmiana w sejmiku nastąpi. Liczę, że ta współpraca będzie harmonijna, że te pieniądze będą do stolicy województwa płynęły. My jesteśmy radnymi Rady Miejskiej. Myślę, że jak wszyscy tu siedzimy, to trzymamy kciuki za to, żeby te pieniądze płynęły głównie do naszego miasta. Tego bardzo potrzebujemy. Gdzieś tam pan na pewno słyszał, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na marszałka. Gdzieś tam może słyszałem, ale to już zostawmy tam radnym sejmikowym, żeby jutro mogli tę decyzję podjąć. To jest ich rola, ich mandat. Ja przyznam, że nigdy nie startowałem. Nie, startowałem w 2002 roku. To był pierwszy start do sejmiku województwa łódzkiego, ale już nigdy później nie kandydowałem, więc stawiam tamtym radnym tę decyzję. Jak tak powiedziałem, naprawdę bardzo liczę na to, że to będzie osoba, która ma duże doświadczenie, także z funduszami unijnymi, osoba, która wie, jak tymi pieniędzmi zarządzać i osoba wszystkim bardzo przychylna Łodzi. Z Łodzi musi być? Ja bym chciał, żeby to był marszałek z Łodzi. Bardzo bym sobie tego życzył. Uważam, że tego potrzebujemy. Może pani marszałek? A pani marszałek byłoby jeszcze lepiej. Myślę, że kobieca ręka by się bardzo przydała. Kosmanykiel? Tak jak wspominałem, mnie nie do końca interesują te barwy partyjne stricte. Oczywiście myślę, że byłoby dobrze. Ale będzie Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica? Trudno mi powiedzieć, bo ja nie jestem członkiem żadnej partii wchodzącej w skład Trzeciej Drogi. Jestem bezpartyjnym społecznikiem. Ale z listy startu. Oczywiście. Natomiast trzymam kciuki oczywiście za to, aby Trzecia Droga weszła w skład tej koalicji. Natomiast to, co jest dla mnie osobiście najważniejsze też jako społecznika, człowieka zajmującego się transportem i radnego Rady Miejskiej, jest to, żeby oprócz funduszy unijnych, które są dla nas w Łodzi niezbędne, to jest to, aby nowy zarząd województwa utrzymał kurs, jeśli chodzi o łódzką kolej aglomeracyjną, bo to jest coś... Zwiększył nawet ten kurs. Zwiększył. Bo zwiększył liczbę przystanków. To łódzka kolej aglomeracyjna jest absolutnym fenomenem w skali Polski, jak zgodnie i rządy Platformy i PiS-u pielęgnowały ten projekt. Łódzka kolej aglomeracyjna jest jednym z liderów w Polsce, jeśli chodzi o wzrost liczby pasażerów. To może teraz będzie lepiej u narodowego przewoźnika, no bo prezes odszedł z łódzkiej kolei aglomeracyjnej do narodowego przewoźnika. Jest to, ja bardzo ubolewam nad tym, że pan Malinowski odszedł z funkcji szefa ŁKA. Natomiast mam nadzieję, że znajdzie się godny zastępca, ale przede wszystkim, że cały kurs polityczny, jeśli chodzi o sejmik województwa, będzie tutaj utrzymany, aby tą jakby naszą perełkę pielęgnować i rozwijać. Myślę, że również współpraca na polu Urzędu Miasta Łodzi, żeby skomunikować stację ŁKA naszego nowego metra. Przecież za parę lat skończy się budowa tunelu średnicowego, który kompletnie zrewolucjonizuje to, jak poruszamy się po mieście. I rolą z jednej strony województwa jest to, aby te pociągi poruszały się jak najczęściej, a rolą miasta jest to, aby skomunikować nasze osiedla z tymi właśnie stacjami. Więc na tą współpracę bardzo liczę. No to Lewica jest chyba najważniejsza, jeśli chodzi o koalicję w sejmiku. Jeden radny, można powiedzieć, wisienka na torcie. Ale mówiliśmy od początku w województwie łódzkim, że bez Lewicy się nie będzie rządziło w tym województwie, tak? I na całe szczęście, droga też to mówiła. I na całe szczęście mieszkańcy nas posłuchali i zaufali naszemu kandydatowi. Ogromne gratulacje dla Piotra Borsa, bo zrobił gigantyczną pracę w tej kampanii, aby przekonać do siebie mieszkańców i jest ten głos, powiedzmy, dający większość. Natomiast ja miałem okazję być wicemarszałkiem województwa łódzkiego. To nie jest łatwe ułożyć to województwo. A to może pan wie, kto będzie marszałkiem? Może Piotr Bors? Piotr Bors nie aplikuje na funkcję marszałka ani członka zarządu województwa łódzkiego. Natomiast niezwykłą sztuką jest ułożyć tak sejmik, aby on spełniał ambicje tak naprawdę wszystkich tych radnych, którzy są, bo każdy z nich szedł w tych wyborach z pewnymi swoimi ambicjami.
pewnie pomysłami. Gdyby się okazało, że będzie kobieta marszałkiem, to niewątpliwie mielibyśmy chyba jedyne w skali kraju takie trio zarządzające, można powiedzieć, stolicą województwa. Marszałek byłaby kobietą, wojewoda jest kobietą i prezydent Łodzi byłaby kobietą. Po prostu to jest wręcz niewiarygodne, jeżeli byśmy na to popatrzyli. Można tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi, że kobiety są pomijane w polityce, to mówi nieprawdę. Ja trzymam kciuki za to, żeby to był skuteczny marszałek, żeby ten zarząd miał stabilną większość. I trudno będzie mówić o stabilności różnicy jednego głosu. Okazuje się, że można. No, są takie sejmiki, gdzie potrafiono rządzić różnicą jednego głosu i to się udawało. To już zależy od wzajemnego zaufania i myślę dobrego zarządzania całą tą strukturą wojewódzką. Ja wierzę, że tak będzie, bo ten jeden głos, co by nie mówić, daje większość. Czy to jest jeden, czy dwa, czy trzy, czy dziesięć, to już jest nieważne. Ważne, że jest ten jeden głos więcej. To jak w każdym wyścigu, jak ktoś przyjechał sekundę szybciej, to wygrał. Nikt go nie będzie później rozliczał, czy zdublował, czy pojechał jakoś szybciej. Dzisiaj trzymamy kciuki za to, żeby sejmik złożył się jutro jak najszybciej, żeby powstało prezydium, żeby powstał zarząd województwa i abyśmy mogli zacząć współpracować. Myślę, że od nas wyjdą propozycje wspólnych takich być może komisji, grup dyskusyjnych dotyczących tematów wspólnych, które łączą sejmik. No, niewątpliwie ta łódzka kolej aglomeracyjna dla mnie to jest fenomen. Brakuje na przykład na Janowie stacji, brakuje stacji jeszcze w innych częściach naszego miasta. Musimy zawalczyć o to, żeby skutecznie przeszła cała ta inwestycja związana z kolejami dużych prędkości, żeby nie niszczyć Rytkina. Na całe szczęście gdzieś informacja dotarła, że jednak ta stacja na Rytkinie nie będzie niszczona przez przewoźnika. No tak, no ale z drugiej strony, jak ja dzisiaj słuchałem ministra infrastruktury, który mówił o tych danych z audytu, który był przeprowadzony w spółce bodajże koleje polskie, jakie tam są straty, które nie były pokazywane. Po prostu włos na głowie się jeży, co tam się działo. Oby to się nie odbiło tylko na nas, bo jesteśmy po jakichś rozmowach też z ministrami z lewicy, z wiceministrem Przemysławem Koperskim, który u nas był, który jest wiceministrem infrastruktury, gdzie rozmawialiśmy, że chcielibyśmy, żeby Łódź aplikowała do tych funduszy z tak zwanego Przystanek Plus. To są pieniądze, które są właśnie na te stacje. Stacja Zarzew jest teraz budowana właśnie z tych funduszy i żeby wykorzystać i żeby one trafiły do naszego miasta. Dodam do tego wiadukt na ulicy Malowniczej, tunel, który na ulicy Hetmańskiej, gdzie mamy porozstrzygane już pytania. Temat kolejowy się rozwinął. Można powiedzieć, że Łódź koleją stoi. Tak. No dobrze, mamy jeszcze 5 minut, to tylko tak zapytam o plany, co najważniejszego trzeba zrobić, co najważniejszego zrobi Rada Miejska w Łodzi w najbliższych miesiącach. Bartosz Domaszewicz. Z całą pewnością w takim najbliższym czasie takim ważnym elementem tego harmonogramu prac Rady Miejskiej będzie sesja absolutoryjna, czyli skwitowanie poprzedniego roku budżetowego. To zawsze jest taka sesja, jedna z dwóch najważniejszych w każdym roku, czyli pierwsza sesja budżetowa, gdzie przyjmujemy budżet i później ta sesja, która podsumowuje wykonanie tego budżetu, więc to mamy z całą pewnością w planach. Chciałbym też, żeby w najbliższych dniach rozpoczęły pracę już konkretne komisje merytoryczne. Radni już też pytają, kiedy termin, kiedy posiedzenie, kiedy mogą zacząć pracować, więc to też myślę, że się odbędzie bardzo, bardzo szybko. Bardzo podoba mi się pomysł, który przedstawił pan przewodniczący Makowski, żeby zaraz po wyłonieniu też tych organów w sejmiku zbudować takie grupy robocze i trochę pokrosować, mówiąc tak trochę kolokwialnie, pokrosować tą wiedzę sejmikową z naszą miejską i pokazać, gdzie są nasze miejskie priorytety. To myślę przede wszystkim, a już resztę tej agendy miejskiej to już będą sami radni wyznaczali, tak? No, z 37 radnych, oni mają wszyscy swoje pomysły, będą ustalali plany prac poszczególnych komisji, będą sobie porządkowali to, co w jakiej kolejności chcą robić i to już jest w ich rękach, na pewno nie w moich tylko. Kosmany Hill? Myślę, że nie będzie wielkim zaskoczeniem, jak powiem, że dla mnie takim priorytetem przede wszystkim transport i najbardziej to komunikacja zbiorowa i priorytet dla tramwajów. To jest rzecz, o której mówię od dłuższego czasu. Teraz już jako radny będę miał bezpośredni dostęp przede wszystkim do urzędników miejskich, z którymi będę mógł dyskutować na ten temat. Liczę na współpracę z wiceprezydentem odpowiedzialnym za transport. Zobaczymy jeszcze, kto dokładnie będzie, bo nie wiem, czy już nowi wiceprezydenci mają przypisane kompetencje. Natomiast to jest jedna z rzeczy, które na pewno będę chciał. Czyli oprócz tej kolei aglomeracyjnej, o której pan wspominał, to jeszcze rozbudowa sieci tramwajowej. Przede wszystkim optymalizacja tego, co już mamy, żeby dobrze wykorzystać naprawdę fajnie zmodernizowaną infrastrukturę, nowe tramwaje, tylko one jeżdżą, są drugimi najwolniejszymi w Polsce. I naprawdę można tutaj troszkę przyspieszyć, zaoszczędzić przy okazji
kilkanaście, może kilkadziesiąt milionów, bo to są takie wstępne wyliczenia, które sporządziłem wraz z ekspertami z tramwajów warszawskich, gdzie w Warszawie udało się te tramwaje naprawdę przyspieszyć i zaoszczędzić dużo i czasu pasażerów, i pieniędzy nas wszystkich. Oprócz tego myślę, że taka profesjonalizacja zarządzania tym, co mamy w Łodzi, czyli digitalizacja, inwentaryzacja całego mienia miejskiego tytułem drzewa, ławki, kosze na śmieci. To już się dzieje, a myślę, że wtedy dużo łatwiej będzie na przykład reagować na problemy. Może powstanie ta osławiona aplikacja do rozwiązywania problemów, która bardzo ułatwi życie łodzian i sprawi, że może radni będą mieli troszkę mniej na głowie. Kosze już są znakowane. Tak, i to jest numer jest telefonu bardzo, i przyjeżdżają i sprzątają. Z całą pewnością. Bo do mnie mieszkańcy dzwonili, gdzie te kosze postawiliśmy. Niewiarygodne. Przyjechali, jak zadzwoniliśmy, tak? Znaczy, zgoda z tym, że ta automatyzacja procesów powinna następować. Jakby mamy coraz więcej narzędzi i też już... 21 wiek. Inteligencję, ale po prostu bardzo dużo narzędzi do tego, żeby procesy zarządzania automatyzować i żeby jakby nie zajmować się czasami takimi jednostkowymi rzeczami, bo one powinny być systemowo rozwiązywane. Tu pewna zgoda, jak wypracujemy jakieś fajne rozwiązania, to przecież każdy zdarza. Marcin Buchali? Jako wspólnie Klub Prawa i Sprawiedliwości na pewno będziemy realizować te postulaty, o których mówiliśmy w kampanii. To jest raz, ale dwa, jeżeli chodzi o mnie, to na pewno dla mnie najważniejszą kwestią na najbliższy czas to jest kwestia wodnego rynku w Łodzi, który ma zostać zlikwidowany bez konsultacji z przedsiębiorcami, bez konsultacji z mieszkańcami Starego Widzewa. Wiemy już, że zarówno według planu, oczywiście złożyli poprawki do planu przedsiębiorcy, natomiast wiemy, że według planu tego rynku miało nie być, mają tam powstać budynki mieszkalne, ten teren został już sprzedany. Tak naprawdę jest uchwała już Rady Miejskiej w sprawie tego terenu. Został przekazany na rzecz deweloperowi, deweloper w zamian inne działki, ale na infrastrukturę drogową, więc wodnego rynku może nie być. Także mam nadzieję, że będę mocno interweniował w tej sprawie, apelował, żeby przedsiębiorcy nie stracili, dlatego że wiele lokalnych biznesów, już chociażby przez przeciągające się remonty w Łodzi, upadło. A tam ponad 100 kupców ma swoją pracę. Także nie chciałbym, żeby wodny rynek po prostu zniknął z mapy Łodzi. To dajmy jeszcze szansę. Krzysztof Makowski na koniec. Minuta niecała. Polska Rada Uczniów to jest pomysł autorski, który wypalił pod koniec tej kadencji. Dalej będziemy realizowali spotkania z młodzieżą, rozmawiali o ich problemach, rozmawiali o tym, jak zmienić łódzką edukację. Będziemy ich zachęcali, żeby współuczestniczyli w zmianach łódzkiej edukacji, a te projekty, które zgłaszają do Warszawy, będziemy przekazywali do ministerstwa. To jest, wydaje mi się, jedna z najważniejszych rzeczy, o które powinniśmy zadbać, czyli nasza łódzka młodzież, aby poczuła się gospodarzem naszego miasta, chciała tutaj funkcjonować, chciała z nami wspólnie to miasto zmienić. Kolejna sprawa to jest rodzina, komisja do spraw rodziny, dzieci i młodzieży. Będziemy ją powoływać, tą doraźną komisję. Ja tylko przypomnę, dzięki działalności tej komisji udało się wprowadzić tyle zmian w mieście, że uzyskaliśmy tytuł miasta przyjaznego rodzinie jako jednemu z niewielu z miast przyznawanych przez takie stowarzyszenie europejskie. To jest ogromne wyróżnienie, czyli jak się chce, to można i będziemy dalej to będziemy pracowali. Opieka psychologiczna, no to wspólnie musimy działać. My temu wszystkiemu jako dziennikarze będziemy się tak jest. Przyglądać, tego będziemy jest naprawdę sprawdzać, będziemy dużo, o tym nie? informować. Bartosz Domaszewicz, nowy przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. Dziękuję Dobrego bardzo. Wieczoru. Krzysztof Makowski, Lewica. Dziękuję bardzo. Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. I Kosmanykiel, Trzecia Droga. Dziękujemy bardzo. Dziękuję państwu. Dobrej nocy, Marcin Mendelbaum. Do usłyszenia. Debata Radia Łódź.